Brak śniegu w górskich kurortach daje się we znaki, choć straty liczą prawie wyłącznie właściciele stoków narciarskich. W mieście turystów jest dużo, a bezśnieżna zima nie jest dużym problemem. Być może mały problem jest, aczkolwiek myślę, że jak się skorzysta z informacji turystycznej, to nie ma problemu, żeby znaleźć jakąś alternatywę. Szczerze mówiąc, myśleliśmy, że to będzie pewne utrudnienie, ale najważniejsza jest zmiana klimatu, zmiana otoczenia, więc brak śniegu w sumie nie jest aż takim minusem. Trzeba patrzeć na wszystkie atrakcje, które są mocniej niż ze śniegiem, może raczej tak powiem. Ze śniegiem łatwiej, przyjemniej. Atrakcji brakuje czy nie brakuje? Nie brakuje. Przyjeżdżając do Szklarskiej Poręby warto więc zapoznać się z ofertą kulturalną. O wszystkich atrakcjach dowiemy się w informacji turystycznej. Dużo turystów już przyjechało, mimo że jest brak śniegu, ludzie nie odwołują swoich przyjazdów, korzystają z tych atrakcji, które są zamiast śniegu. Czyli? Czyli spacery po szlakach turystycznych, muzea, galerie. Od czwartku rusza impreza Trójka Górą, będzie okazja do spotkania ze znanymi ludźmi. Z zimowymi atrakcjami w najbliższym czasie będziemy musieli się jednak pożegnać. Synoptycy na razie nie zapowiadają ani niższych temperatur, ani opadów śniegu.